Kreator Pop-up Basic. Chcąc w szybki i prosty sposób przygotować formularz kontaktowy, który będzie wyświetlał się na stronie bez umieszczania na niej dodatkowego kodu, wykorzystaj Kreator Pop-up Basic. Aby przejść do kreatora, otwieramy zakładkę Lead Generation, Formularze i Landing Page, Pop-up Exit Pop-up. Następnie klikamy w przycisk Stwórz Nowy. Wybieramy opcję. Ekspres. Tworzenie pop Basic przebiega w pięciu krokach. W pierwszym z nich wybieramy typ formularza. Może to być formularz dla nowych klientów, formularz zapisu na newsletter, formularz pozyskania telefonu, bądź formularz kompleksowy. Wybierzmy formularz zapisu na newsletter. Przechodzimy dalej. Struktura formularza jest stała. To znaczy, z lewej strony jest miejsce na obrazek, po prawej znajduje się tytuł, opis, a także formularz zapisu. W pierwszym kroku wybieramy obrazek, jaki ma znaleźć się na naszym pop-upie. Następnie wprowadzamy tytuł. Kolor czcionki możemy zmienić, następnie wprowadzamy opis. Kolor opisu również możemy zmienić. Tekst możemy dodatkowo formatować. W naszym formularzu znajdują się dwa pola formularza: jedno na imię i nazwisko, i drugie na adres e-mail. Możemy dodać swoje nowe pole. W tym celu klikamy w przycisk Dodaj nowe pole, a następnie wybieramy pole z listy rozwijanej. Dodajmy zgodę z listy zgód. Po jej wprowadzeniu zatwierdzamy, a następnie możemy ją edytować. W tym celu wybieramy zgodę z listy. Możemy zmienić jej kolor, określić, aby była wyświetlana jako pole z wyborem, czyli checkbox, a także ustawić ją jako pole wymagane. Z tego poziomu możemy dodać nową zgodę. Należy wprowadzić jej nazwę, pamiętając o tym, by nie używać spacji ani polskich znaków bądź znaków specjalnych, a następnie wprowadzić jej treść. Do treści zgody możemy dodać podlinkowanie. Po wprowadzeniu zgoda zostaje zaciągnięta na podgląd pop-upu. Możemy również edytować przycisk, zmieniając tekst na przycisku. Jego kształt, a także kolor. Możemy także zmienić kolor czcionki. Na urządzeniach mobilnych pop-up będzie wyświetlany responsywnie. Aby sprawdzić jego wygląd, możemy przejść do podglądu. Aby zamknąć pop-up na urządzeniu mobilnym, Należy kliknąć w przycisk obok przycisku zapisu. W tym miejscu możemy wprowadzić tekst, jaki będzie się wyświetlał na przycisku do zamykania na urządzeniach mobilnych. Możemy również zmienić tło całego formularza. Po wprowadzeniu ustawień przechodzimy dalej. W kolejnym kroku tworzymy ekran podziękowania, tzw. Tak thank You Page. Thank You Page składa się z obrazka, a także tekstu podziękowania. Wybieramy obrazek z galerii. Następnie wprowadzamy treść podziękowania. Tekst możemy formatować, a także zmienić jego kolor. Na Thank You Page możemy również zmienić kolor tła. Przechodzimy dalej. W kolejnym kroku tworzymy e-mail potwierdzający zapis. E-mail wychodzi do użytkownika automatycznie po zapisie przez formularz na stronie www. E-mail składa się z obrazka, tekstu podziękowania, a także przycisku potwierdzającego zapis. Aby wprowadzić obrazek, klikamy w przycisk Wybierz z galerii. Następnie wybieramy konto wysyłkowe. Wprowadzamy temat wiadomości. Możemy dodać preheader, czyli tekst widoczny zaraz po temacie wiadomości, a następnie wprowadzić własną treść wiadomości. Treść wiadomości możemy formatować. Następnie wprowadzamy tekst, jaki ma się znaleźć na przycisku potwierdzającym zapis, a także zmienić jego kształt i kolor. Możemy również zmienić kolor tekstu na przycisku. Następnie określamy, czy po kliknięciu w przycisk potwierdzenia, czyli w przycisk potwierdzam zapis, użytkownik ma zobaczyć powiadomienie, czy ma zostać przekierowany na osobną stronę. W tym miejscu możesz wprowadzić adres swojej strony www. Mail potwierdzający zapis również jest responsywny. Zatem będzie dopasowywał się do urządzenia. Możemy zobaczyć, jak będzie wyglądał na tablecie oraz na urządzeniu mobilnym. Po wprowadzeniu ustawień przechodzimy dalej. Ostatni krok to ustawienia ogólne dla pop-upu. Wprowadzamy jego nazwę systemową. Następnie wprowadzamy dwa tagi. W momencie zapisu na stronie użytkownik automatycznie zostaje dodany do bazy Salesmanago. Wtedy też zostaje do niego przypisany pierwszy tag. Użytkownik jest użytkownikiem ze statusem opt-out. Po potwierdzeniu zapisu poprzez wiadomość mailową Użytkownik zmienia status na opt-in, i automatycznie jest do niego dodawany drugi tak. Następnie możemy określić, aby pop-up nie był wyświetlany na urządzeniach mobilnych. Możemy również ustawić, aby pop-up nie był wyświetlany kontaktom zidentyfikowanym. Czyli takim, które posiadamy w bazie i je monitorujemy. W kolejnym kroku ustawiamy moment wyświetlania. Pop-up może wyświetlać się po przewinięciu określonego procentu strony, po danej liczbie odsłon, po danym czasie od momentu wejścia na stronę, liczonym w sekundach. A także przy opuszczaniu strony będzie wtedy tak zwanym exit pop-upem. Następnie określamy lokalizację, czyli domenę, na jakiej pop-up będzie się wyświetlał. W ostatnim kroku możemy określić, czy pop-up ma być wyświetlany na każdej stronie i podstronie w wybranej domenie, czy tylko na stronie głównej, czy tylko na adresach URL zawierających określoną frazę. Na przykład frazę Produkt, czy tylko na adresach URL, które danej frazy nie zawierają. Możemy dodać kilka fraz. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień, pop jest gotowy. Można aktywować go na stronie. Klikamy w przycisk Zakończ i jeśli chcemy, aby pop od razu został aktywowany, wybieramy opcję Zapisz i Aktywuj. Pop-up możemy również zapisać jako szkic, wtedy będzie nieaktywny, bądź powrócić do edycji. Więcej informacji dotyczących kreatora Pop-up Basic znajdziesz na naszej stronie pomocy. Pomoc